Hej, siemano, z tej strony Banguś i witam was w kolejnym materiale. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie, jak widzicie tutaj, o linii konsol Nintendo, mianowicie DS-ach, które przerodziły się w 3DS-y, no i potem na końcu 2DS-y. Jeżeli takie materiały wam się podobają, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, no i subskrybera, by oglądać takich materiałów więcej, ale oczywiście zapraszam was również na Discorda, macie go pewnie w pierwszej linijce opisu. Zapraszam serdecznie, a teraz jedziemy z tym materiałem. Tak samo jak w innych materiałach konsola w 2021 roku, tak i tutaj oprę to wszystko o swoje doświadczenia i będę właśnie w ten sposób wypowiadał się o danej konsoli. I zaczniemy sobie tutaj oczywiście od DS-a Classic. Nie wiem, czy wiecie, jak on wygląda, ale był naprawdę grubą cegłą i to, co o nim mogę powiedzieć, to po prostu nigdy go nie miałem. Kupiłem go dopiero po latach, ponieważ mimo moich zainteresowań, tak samo jak właśnie w przypadku PSP, no niestety finansowo nie było mnie stać, więc szczerze powiedziawszy, dokupiłem sobie tą konsolę praktycznie na sam koniec, ponieważ już nie była tak łatwo dostępna. To, co możemy powiedzieć o DS-ie Classic, tak samo jak zresztą o DS Lite, który jest tutaj, to, że posiadały one emulację Game Boy Advance, czyli nie wiem, czy wiecie, ale akurat Game Boy Advance SP jest moją ulubioną konsolą przenośną wszechczasów. Pobija nawet Switchka, wtedy najwięcej grałem i dlatego jakby ta emulacja jest dla mnie ważna. A dodatkowo, dzięki temu złączu, mogliście grać w gry Guitar Hero. Dostawaliście właśnie oto taki fajny grip, który mam tutaj. Podpinaliście go właśnie pod to, nazwijmy to, złącze. O, klikniemy sobie tak. No i wtedy mogliście sobie tak naprawdę grać w taki sposób, a dodatkowo rysikiem stukać na ekranie dotykowym, jakby to nazwijmy struny, by odpowiednio grały. Muszę powiedzieć, że po latach, gdy sobie tak naprawdę sprawiłem tę konsolę, czy tam DS Lite'a, czy właśnie DS Classic, no to była naprawdę przednia zabawa, szczególnie, że ja mega lubię właśnie gry muzyczne, dlatego to było dla mnie ważne, by posiadać tę konsolę z tym złączem. Potem nastała era tak naprawdę DSi i możemy sobie zobaczyć, że DSi jest dokładnie, wygląda tak, u mnie jest ono czerwone. Oczywiście wszystkie konsole mają ekran opornościowy, a co za tym idzie, potrzeba rysika. To jest akurat słabe, ale tak jest. DSi pozbyło się właśnie tego portu na Game Boy Advance SP, a w zamian za to dostało przykładowo kamerę na zewnątrz oraz kamerę wewnątrz. Z tego co wiem, było również na to kilka ekskluzywnych gier, chociażby i Wario, które przykładowo na Game Boy Advance SP było jedną z moich ulubionych gier. Ewolucja konsol DS w ogóle się nie zatrzymywała i chwilę później dostaliśmy tak naprawdę DSi, ale w wersji XL, co jak możecie zobaczyć, no konsola po prostu wzrosła. Przez to mamy zdecydowanie większe ekrany wewnątrz ukryte, które są naprawdę, naprawdę ogromne w porównaniu do DS po prostu zwykłego i nie wiem, jak to będzie widać, ale mam nadzieję, że to widać. Niestety nie jestem świadom, jaki to jest przeskok, jeżeli chodzi o ekrany, ale pewnie wyciągniemy sobie jakieś infografiki z neta. I o tych konsolach, jak widzicie, poszło dosyć szybko. A dlaczego? Ponieważ są to konsole, które dokupiłem sobie później, więc jakby to nazwać, nie byłem w trakcie ich rozwoju posiadaczem jednej z nich, a co za tym idzie, jakoś szczególnie nigdy nie przywiązałem mnie do siebie te konsole. I czy warto kupić te konsole? No według mnie, szczerze powiedziawszy, jeżeli jesteście mega fanami Guitar Hero i chcecie tego spróbować, to pewnie wyposażyłbym się w DS Lite. Jeżeli chodzi o inne konsole, to nie kupiłbym ich wcale. No i oczywiście pytanie dlaczego. No i przechodzimy sobie tutaj do 3DS-a. I muszę powiedzieć, że jest to pierwsza konsola z serii DS, którą miałem na premierę. Kupiłem sobie właśnie 3DS-a. On jest oczywiście świetny, bardzo go lubiłem. Ma dwie, jak widzicie tutaj, dwie kamerki. No bo, jak sama nazwa wskazuje, obsługuje coś, czego dotychczasowo nie obsługiwało nic. Czyli tryb 3D. Tryb 3D, do którego nie potrzebowaliście okularów. No i to jest naprawdę, robi robotę. Chociaż muszę szczerze powiedziawszy powiedzieć, iż bardzo dużo osób wykazało tutaj chęć wymiotowania po tym, gdy zobaczyło ten ekran, albo po prostu chęć wyłączenia tej opcji, ponieważ nie widzieli tego efektu, albo im to totalnie przeszkadzało. Ja byłem osobą, która była mega zakochana w tym efekcie i szczerze powiedziawszy, nie było to dla mnie aż tak uciążliwe, że konsola tak naprawdę, gdy ją tylko minimalnie przechyliliście w prawo albo w lewo, no to efekt 3D tak naprawdę znikał. Z moich konsol DS i 3DS tak naprawdę właśnie ta konsola była najwięcej eksploatowana, ponieważ była moją właśnie pierwszą konsolą i to tak naprawdę wszystkie gry, które ograłem kiedykolwiek na 3DS-ach, przeszły przez tą konsolę. New Super Mario Land
Bravely Default, Mario Kart 7, Luigi Mansion 2, Pokémony Alpha Sapphire czy Zelda Ocarina of Time, chociaż szczerze muszę powiedzieć, że Zeldy nigdy nie ukończyłem. No i wtedy nadeszły czasy, gdy stwierdziłem, że ekrany właśnie w tej konsoli są trochę za małe i fajnie byłoby zrobić upgrade do 3DS-a XL. Jak widzicie, ta konsola wygląda tak, jest dużo większa i ma dodatkowo większe ekrany, no co oczywiście wskazuje nazwa XL. Ale to, o czym wam nie wspomniałem, to dlaczego bym nie kupił tych poprzednich czterech konsol, jeżeli nie jesteście fanami Guitar Hero? Ponieważ wszystkie następne obsługują emulację gier z DS-a, więc tak naprawdę bez sensu jest kupować starą generację dla gier dla DS-a, gdy tu możecie mieć tak naprawdę dwie generacje, a dodatkowo wydaje mi się, że ta konsolka pewnie chodzi w granicy 200-300 zł, więc możecie tak naprawdę sprawdzić i nawet sprawdzić tryb 3D. Pamiętam, że z jakiejś przyczyny trafiłem do szpitala i właśnie miałem ze sobą tą konsolę i jedyną grą, którą zabrałem, był Kid Icarus, który szczerze powiedziawszy jest dosyć trudny do obsługi jedną ręką. Znaczy się trzeba tam grać jedną ręką, ponieważ jedną ręką z tego co kojarzę trzymacie sobie tutaj swoją konsolę, a drugą musicie rysikiem celować. Jest to dosyć uciążliwe na dłuższą metę, ale finalnie z tego co pamiętam przeszedłem jakąś połowę gry. Oczywiście dzięki tej konsoli ponownie rozkochałem w sobie moc 3DS-a, ponieważ gry na większych wyświetlaczach może i wyglądają gorzej z racji, że rozdzielczość jest taka sama, o tyle jakby tryb 3D wyglądał na tym zdecydowanie lepiej. Ale Nintendo nie postanowiło zaprzestać na tym, no i wypuścili wtedy New Nintendo 3DS i New Nintendo 3DS XL. Z tego co wiem, kupiłem jedną i drugą konsolę w tym samym momencie, no i tutaj mamy białą wersję właśnie New Nintendo 3DS, które oferuje trochę większą moc niżeli podstawowe 3DS-y, a co za tym idzie, na przykład New Nintendo 3DS pozwala na odpalenie Xenoblade Chronicles i tam jeszcze kilku innych tytułów. Muszę powiedzieć, że to był trochę do dupy ruch, szczerze powiedziawszy. Może i próbowali zmusić posiadaczy starych 3DS-ów, by oni upgrade'owali konsolę do nowej wersji, ale to było trochę nie fair, według mnie. I dodatkowo liczba odbiorców gier była po prostu zbyt niska. Dlatego prawdopodobnie Xenoblade Chronicles później pojawił się również na Nintendo Switch. Jeżeli chodzi o inne upgrade'y, to z tego co wiem, były tutaj łatwo wymienialne panele. Mogliście sobie personalizować konsolę, oczywiście w wersji tylko małej. Dodatkowo były tutaj przyciski ZR i ZL, czyli mieliście tak naprawdę jakby to triggery i bumpery. A dodatkowo pojawił się C-Stick. Ale w każdym razie był to taki mały analog rodem z laptopów, w którym mogliście sterować kamerę. A ponadto został tutaj usprawniony tryb 3D, który tak naprawdę śledził ruch waszej gałki ocznej, a co za tym idzie, minimalne tak naprawdę pochylenie konsoli nie stanowiło tutaj problemu i efekt 3D nadal był utrzymywany. Jeżeli chodzi o konsolę XL, no to tak samo właśnie jak w przypadku pozostałych konsol XL, konsola zwiększyła swój rozmiar, a co za tym idzie, ekrany były po prostu ogromne i to jest właśnie moja super konsolka New Nintendo 3DS XL, którą bardzo, bardzo, bardzo kocham. Ale muszę powiedzieć, że grałem chyba na niej najmniej. Możemy zobaczyć, jaki tutaj jest kart. Akurat jest grane Resident Evil Revelations. Ale dlaczego podniosłem jeszcze raz tą konsolę? Ponieważ, nie wiem czy pamiętacie, ale na YouTubie jest odcinek, gdy ja hakuję tą konsolę i ją przerabiam. A dlaczego toż dopuściłem się takiego niecnego czynu? A mianowicie, konsola ma trochę więcej mocy, a co za tym idzie, gdy przerobicie ją i zainstalujecie odpowiednią apkę, to możecie streamować tak naprawdę obraz z konsoli na waszego peceta. A co za tym idzie, mogliście po prostu streamować gierki na Twitcha albo YouTube, nie wlutowując nagrywarki, która po pierwsze jest mega kosztowna, drugie ryzykowna, trzecie trzeba pozbyć się konsoli na jakiś miesiąc, bo konsolę właśnie trzeba wysłać chyba do Japonii albo Chin, albo gdzieś tam. Z tego co pamiętam, totalnie nieopłacalny interes. Odcinek oczywiście jest na kanale, więc możecie sobie obejrzeć, jak to Bongu nagrywał 3 albo 4 lata temu i jak wyglądał cały proces i jak to działało. No i jak widzicie, nasza linia konsol tutaj się skończyła, no ale później pojawia się linia 2DS i jak widzicie, ja mam tutaj 3 2DS-y, mianowicie w każdej wersji Pokémon, chociaż w Japonii pojawiła się jeszcze oczywiście Pokémon Green, której niestety nie udało mi się zdobyć. Co mogę powiedzieć o konsolach 2DS? 2DS-y dla mnie to jest po prostu tak naprawdę trochę wybrakowana konsola. Nie posiada ona trybu 3D, a dodatkowo, przynajmniej w tej podstawowej wersji, czyli 2DS-a, nie dało się jej składać. Był to plus i minus. Plus był taki, że konsoli no nie dało się tak łatwo, nazwijmy to, złamać, ponieważ nie było tego zawiasu, który dosyć często, z tego co pamiętam, pękał właśnie w konsolach DS. Ale za to konsola straciła swoją, jakby to nazwijmy, poręczność i włóżcie coś po prostu tak wielkiego kontra to do kieszeni. 2DS-y nie oferują żadnych upgrade'ów w stosunku do 3DS-ów.
Tak naprawdę jedyne co, to tracą tryb 3D i są tańsze. Później jeszcze pojawiła się tak naprawdę jedna konsola, mianowicie 2DS XL, której tutaj z nami nie ma, ponieważ postanowiłem jej po prostu nie kupić, gdyż, no tak jakoś wyszło, powiem wam szczerze. Nie mam nic przeciwko 2DS-owi XL i szczerze powiedziawszy, nawet może kiedyś bym sobie go kupił, chociaż on tak naprawdę jest regresem w stosunku do New Nintendo 3DS XL. I tak naprawdę, gdybym teraz stanął przed chęcią zakupienia konsoli i zastanawiał się, którą konsolę właśnie wybrać z tych wszystkich, to wybór padłby na trzy, tak naprawdę byłyby trzy możliwości. Po pierwsze, DS Lite. Dlaczego? Jest to konsola starej generacji, ale możecie na niej grać w Guitar Hero. Dla mnie to ważne, dla was może nie być. Tak naprawdę innych plusów, jakby to nazwijmy, nie dostrzegam. Kolejny wybór to New Nintendo 3DS. Po pierwsze, macie możliwość odpalenia wszystkich gier na niej, na przykład właśnie Xenoblade Chronicles, dodatkowo gierki z DS-a również śmigają, no i jest po prostu mała, tak samo jak DS Lite jest mała, jest poręczna, jest przenośna i jest naprawdę super. Ale jeżeli ktoś na przykład stwierdza, że te ekrany są zbyt małe, no to wtedy mój wybór pada na New Nintendo 3DS XL, które ja po prostu, nazwijmy to, kocham. Oh my god, nawet się odpaliło, nie wiedziałem, że jest naładowane. Łup! Powiem wam szczerze, że nie śledzę rynku wtórnego, nie wiem, ile te konsole już kosztują, ale wydaje mi się, że z racji tego, że wyszedł Nintendo Switch, no to ich cena diametralnie spada. I gdybym ja miał dzisiaj wybrać, to pewnie decydowałbym się na jedną właśnie z tych trzech konsol. No dobra, jeżeli ktoś stwierdza, że totalnie nie potrzebuje trybu 3D, to zawsze może jeszcze sięgnąć po New Nintendo 2DS XL. I ktoś pewnie zada pytanie takie jak zawsze: ej, siemano, ale ja mam na przykład Nintendo Switch, albo mam Vita, albo mam PSP, albo mam samego Switcha i czy warto kupić tą konsolę? Według mnie tak. Należę raczej do grona ludzi, którzy uważają, że każda konsola niesie ze sobą pewnego rodzaju specyficzne doświadczenia. No może poza Xboxem, który to jest trochę jak PC i to tyle. Trzeba mieć jednak na uwadze, że Nintendo DS jest dosyć specyficzną serią i tutaj nie pojawiają się super mainstreamowe tytuły. Nie zobaczymy na tym Dooma, nie zobaczymy na tym, nie wiem, Cyberpunka, chociaż nawet Cyberpunk nie pojawił się na Nintendo Switchu, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tutaj naprawdę gry są dosyć specyficzne, ale tak jak mi kiedyś powiedział jeden kolega, każda z tych gier jest małym dziełem sztuki, ponieważ Nintendo tak bardzo o nie dba. No i to chyba tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie pewnie komentarz z jakimś pytankiem na temat 3DS-a. Chętnie wam doradzę. Oraz pamiętajcie, by wbić na Discorda, ponieważ tam dyskusja toczy się, nazwijmy to, na żywo. Czyli możecie napisać, a ja mogę odpisać w tym samym czasie. Nie trzeba czekać na jakieś, wiecie, powiadomienia etc. Tak więc na zakończenie powiem, iż życzę wam miłego dnia albo nocy, zależy kiedy to oglądacie. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!